Na Zakopiańskiej Wielkiej Krokwi otwarty konkurs skoków o Mistrzostwo Polski. Na rozbiegu faworyt tej konkurencji olimpijczyk Wojciech Skupień. Pierwsza seria osiąga długość 111,5 metra, daje mu to prowadzenie w konkursie. Skok w drugiej serii oceni trener Skupnia, pan Piotr Pawlusiak. Dojazd do progu prawidłowy, odbicie dobre, praca nogami prawidłowa. No niestety za duże otwarcie klatki piersiowej, około 20 stopni, przez to za późno wszedł między narty, ale później w drugiej, trzeciej fazie dołożył i ogólnie można powiedzieć, że skok prawidłowy. Skupień wygrał, a wicemistrzostwo Polski zdobył ten oto skoczek, podobnie jak Skupień, też jeszcze junior Adam Małysz z Beskidzkiej Wisły. Skoczył 106,5 i 109,5 metra. Trzeci był nasz kolejny olimpijczyk Stanisław Ustupski. Niestety startowało tylko 20 skoczków. Jako tako odbijała się z progu zaledwie połowa z nich. Mistrzostwa Polski w skokach i kombinacji norweskiej przeszły do historii. Dobrze, bo żal było patrzeć, jak kaleczy się tę dyscyplinę sportu. Tylko 20 zawodników na rozbiegu wielkiej krokwi, 33 na średniej, z czego przeważająca większość nie skakała, a spadała z progu. Aż nie chce się wierzyć, że mamy do dziś rekord w długości skoku, a Polacy zdobywali medale na najpoważniejszych światowych imprezach. Do tego miernego poziomu dostroił się niestety w niedzielę nasz olimpijczyk na Lillehammer Wojciech Skupień. Ten słabiutki skok na odległość 61 metrów można jeszcze usprawiedliwić podmuchem wiatru, ale przecież wcześniej zdarzały mu się również niezbyt udane skoki. Promykiem nadziei w tej szarzyźnie jest postawa 16-letniego Adama Małysza. Wywalczył srebrny medal na wielkiej krokwi i złoty na średniej. Jest odważny i nie wystraszył się nawet halnego wiatru, czego nie można powiedzieć o wielu starszych od niego rywalach. Opinia zawodów. No wiadomo, kto dzisiaj zwyciężył, Małysz. Jest to świetny zawodnik, młody chłopak z Wisły. I drugie miejsce nasz Ustupski Stanisław, dwuboista. Cieszy mnie to bardzo, że Staszek dochodzi do formy przed olimpiadą. No liczyliśmy tutaj na więcej od Wojtka Skupnia, który jedzie jako specjalista, jako jedyny skoczek z Polski. No, nie potwierdził dzisiaj tego, że jest dobrze przygotowany do olimpijskiego konkursu. Wczorajszym konkursem też nie ma się co zachwycać. 117 metrów, gdzie dwuboista oddaje skok Staszek Ustupski 111,5. Wydaje mi się, że coś tam brakuje w treningu, a jak będzie na olimpiadzie, to zobaczymy. No i dwa normalne skoki, na jakiego stać, to widzę go w 15. A żeby wejść w pierwszą dziesiątkę, to jest niemożliwe, moim zdaniem. Zobaczymy. No, myślę, że jeden skoczek na olimpiadę Polak jest to trochę za mało, ponieważ w kraju zostają lepsi zawodnicy. No właśnie, czy pana zdaniem Małysz nie powinien znaleźć się w ekipie, tak jak pan 22 lata temu znalazł się w ostatniej chwili? Jeśli by to ode mnie zależało, podpisałbym się dzisiaj pod tym, żeby Małysz jechał na olimpiadę. Bo jest bojowy i nie boi się i pokazał w trudnych warunkach, że potrafi skoczyć.